Wydawać by się mogło, że bycie obrońcą niewiedzy to dość niecodzienne i niezwykłe zajęcie. W sumie tak jest, ale obroną niewiedzy zajmuje się spora grupa osób na świecie. Można by powiedzieć, że grupa zdecydowanie większościowa. Skąd to się bierze? Na początek powiem, że jest to bardzo podobne zjawisko do tego, które każe ludziom niejako walczyć z rzeczywistością. Wyobraźmy sobie tych ludzi niejako bijących pięściami ziemię, wygrażających niebu, słońcu, nie akceptujących rzeczywistości taką, jaką jest. Oczywiście ci ludzie przeważnie nie są aż tak szczerzy, żeby wykonywać takie gesty, trochę rozpaczliwe w swojej naiwności, ale przynajmniej zabawne dla postronnych obserwatorów, których niestety byłaby mniejszość, gdyby się zgromadzili, aby obserwować takich obrońców niewiedzy i też powiązanych z nimi obrońców nierzeczywistości. Otóż, jak się zapewne domyślacie, obrona niewiedzy wynika ze świętych ksiąg. Ludzie, którzy wierzą w różne religie, za wszelką cenę bronią dogmatów tych religii, zwłaszcza tych dogmatów, które są dla nich najbardziej korzystne. Czyli życia wiecznego, gwarancji wyjątkowości, niezwykłej pozycji wśród innych ludzi i we wszechświecie, i wśród zwierząt. Te rzeczy są tak nieodparcie atrakcyjne, tak silnie wpojone w umysł wierzącego, że wszystko, co im zaprzecza, jest wrogie i należy się przed tym bronić. No niestety wśród tych rzeczy, które zaprzeczają tym przekonaniom o własnej wyższości, nieśmiertelności, o własnemu wpływowi na wszystko, na całą rzeczywistość, no właśnie tymi rzeczami, które tutaj są najbardziej wrogie, nie są nawet ateiści, prawda, tylko przede wszystkim wrogiem jest tu sama rzeczywistość i wiedza o tej rzeczywistości. Dlatego, aby utrzymać starannie podgrzane w tym kotle na dziwaczną zupę swoje poglądy religijne, swoje pewności wiary, należy być obrońcą niewiedzy. Najprostszym przykładem takiej gruntownie bronionej niewiedzy jest kreacjonizm amerykański, ewangelikański, popularny też wśród wielu muzułmanów i pewnie wśród wielu innych religijnych ludzi, który polega na tym, że pomimo, że na ewolucję mamy miliony dowodów, dużo więcej niż miliony tak naprawdę, od kopalin, od wypokalisk, po rozmieszczenie gatunków na Ziemi, po wiek kosmosu, po geny w nas samych, które zostały odkryte już grubo po odkryciu Darwina, czyli jakby był to koronny dowód na to, że to rzeczywiście tak działa. Więc pomimo tego wszystkiego znajdujemy ludzi, którzy temu przeczą, bo bardzo lubią książkę napisaną 2000 lat temu i wcześniej. No bynajmniej nie przez naukowców. Oni uważają, że przez Boga, no ale dziwny ten ich Bóg byłby, co to by się nie znał na rzeczywistości, prawda? No ale tak właśnie jest. No i oni oczywiście uważają, że ta stara książka, tysiące razy przekręcana, tłumaczona, kompilowana, ma dużo więcej do powiedzenia o wszystkim niż cała rzeczywistość. No więc z rzeczywistości rzeczywiście nie wynika nieśmiertelność, ani to, że jakiś John Smith czy ktoś tam inny jest nad istotą, wokół której wszystko się obraca, łącznie ze Słońcem, łącznie z galaktykami. To z rzeczywistości nie wynika. Natomiast z tej księgi w jakiś sposób tak, no. Bóg, stworzyciel wszechświata, jest bardzo podobny do Johna Smitha. Być może jest trochę większy i ma gęstszą brodę. To jest naprawdę bardzo atrakcyjna perspektywa. Więc cóż robią ci ludzie? Niekiedy, nawet posiadając wyższe wykształcenie, uważają, że Ziemia powstała 6000 lat temu, bo tak pisze ta stara księga, więc dinozaury zapewne podrzucał ludziom szatan albo Bóg, żeby wystawić ich na próbę. Tak samo wiek kosmosu i tak dalej, i tak dalej. Ziemia stała się okrągła nagle niejako na złość dawnej biblijnej geografii, gdzie wprawdzie wprost nie jest napisane, że Ziemia jest płaska, no ale czytając dzieje stworzenia, tak można się domyślać, bo ciężko inaczej uporządkować światło przed ciemnością, czy ciemność przed światłem, te wszystkie zakręcone rzeczy. Domyślamy się, że raczej wyłażą z tego jakieś żółwie wspierające to wszystko na swoich skorupach. Nieważne. No więc obrońcy niewiedzy starają się, żeby podtrzymać to, co napisano dawniej, niż to,
co mówi im rzeczywistość, no bo rzeczywistość jest niemiła, rzeczywistość jest ateistką. Nie można zatem zaakceptować takiej rzeczywistości. Obrona niewiedzy musi być bardzo heroicznym zadaniem, bowiem no, niestety człowiek, który tej niewiedzy broni, też jest cząstką rzeczywistości. Myślę, że musi to wprowadzać ogromną ilość frustracji w umysły takich ludzi. No ale oczywiście niewiedza to nie jest tylko kreacjonizm chrześcijański czy muzułmański. Niewiedza wynika z wielu dyskusji prowadzonych z różnymi religijnymi ludźmi, kiedy następuje moment, kiedy oni już nie chcą słuchać. Bowiem to, co słyszą, wbrew ich chęciom, przemawia do nich, tak? No bo rzeczywistość taka jest, ona odzwierciedla się w słowach i w pewnym momencie dawne mity nagle zaczynają blaknąć, nagle zaczynają wyglądać jak baśnie. No więc wtedy trzeba trzasnąć drzwiami, krzyknąć, przestać słuchać, a najlepiej po prostu unikać kontaktów z ludźmi, którzy mogliby mówić takie niezdrowe, niemiłe rzeczy. Główną obroną dla niewiedzy jest pogląd, starannie pielęgnowany również przez niektórych agnostyków, że niejako rzeczywistość istnieje poprzez głosowanie. Że skoro bardzo wielu ludzi uważa na przykład, że Jezus był Bogiem, to znaczy, że tak jest, nie? Bo oni tak głosują. Jakby nagle wielu ludzi zaczęło uważać, że Słońce jest wielkości pieniążka, a tak dawniej uważano, no to ono powinno być wielkości pieniążka. No niestety okazało się, że ku zaskoczeniu wszystkich Słońce było czymś zupełnie innym, niż się tego spodziewano. Nawet gaz zwany helem od Słońca odkryto zupełnie przez przypadek na Słońcu, dzięki nowym metodom badania pierwiastków. I później, ku zdumieniu wszystkich, okazało się, że ten gaz również występuje na Ziemi i to w ogromnych ilościach. Tak? A nazwa hel została. Mamy słoneczny gaz na Ziemi. Było to bardzo nieładne ze strony rzeczywistości, że tak przerzuca wiedzę z miejsca w miejsce i nadal nie ma w tym ani grama Boga. No więc obrońcy niewiedzy uważają, że na rzeczywistość się głosuje. Skoro większość ludzi wierzy w coś tam, to znaczy, że tak jest. Obrońcy niewiedzy nie mają tu też problemu z geografią, że to się jakoś zmienia. Mija się parę granic, nagle pojawiają się zupełnie inni bogowie, inne problemy, inne mity, inne wartości moralne. Obrońców niewiedzy to kompletnie nie obchodzi. Chociaż jest to dziwne. Nie obchodzi ich też, że w historii było bardzo wiele wojen religijnych. Zazwyczaj religia zawsze niesie ze sobą pokój. Ilu ludzi by nie zabiła, i tak nadal przynosi pokój. To też jest pewnego rodzaju niewiedza, którą bardzo gruntownie się cały czas broni. Wracając do głównego wątku. W tym głosowaniu na to, jak powinna wyglądać rzeczywistość, pomaga niestety współczesna humanistyka, i którą tworzą, myślę, nie tylko osoby wierzące. Najbardziej niepokojący jest tu postmodernizm, czyli przekonanie o tym, że nie ma żadnej rzeczywistości. Są tylko narracje. Tak, jest narracja naukowców o jakichś tam gwiazdach, teoriach względności, fizykach kwantowych. Jest narracja jakiegoś szamana z garnkiem, jest narracja zaklinacza wudu, narracja pielgrzyma do Lourdes, narracja różnych tam plemion Bushmenów, plemion z Amazonki, i te wszystkie narracje są tyle samo warte. Wielki postmodernistyczny intelektualista, siedząc w samolocie z laptopem na kolanach, pisze artykuł o tym, że szamańska narracja, narracja wudu, narracja katolicka, również ta ze średniowiecza, są równie rzeczywiste jak ta narzucona przez naukowców. Szkoda tylko, że nie jest w stanie wyjść z tego samolotu, żeby udowodnić, że to tylko narracja, jedna z wielu, i używać czegoś innego niż laptop, aby te swoje niezbyt głębokie przemyślenia pozostawić mediom, które znane są szamanom.